Witam Państwa na moim kanale. Dzisiaj przywieźli mi kolejny transport połupanej brzozy w cenie 400 zł za metr przestrzenny. 5 metrów przywieźli, sobie właśnie wiozę to na kupkę. Wczoraj też mi przywieźli. Oczywiście brzoza jest mokra, musi się sezonować, ona będzie dobra dopiero na drugą zimę. Ale nie wszyscy byli tak przewidywalni, żeby sobie załatwić w tamtym roku drewno na ten sezon. Przecież mając piec na ekogroszek, czy na pelet, czy na węgiel, nikt w tamtym roku nie myślał, że to do tego dojdzie, aby 500% wzrost cen był. Więc dzisiaj wiele domostw, wiele gospodarstw jest postawionych pod ścianą i musi palić takim mokrym drewnem. To jednym, albo chyba jedynym drewnem, które będzie się palić jako mokre, jest brzoza. Potem pod wieczór, jak będę składał ogień w domu, to dla filmu pokażę, jak się pali mokra brzoza. I tylko chyba to drewno jakoś się nadaje, paląc się nawet jak jest mokre i dawając dość sporo temperatury. Wiadomo, że palenie tym mokrym drewnem jest i szkodliwe dla pieca, i szkodliwe dla komina, jak również i dla środowiska, ale no przecież nikt nie będzie siedział zmarznięty w domu, a nikt nie będzie płacił po 3500 za ekogroszek, bądź 2,5 za pelet. No przecież to jest istne zdzierstwo. Niech sobie politycy, jak chcą, to płacą. No musimy sobie jakoś radzić. No ja mam na przykład na ten sezon na razie palę brykietami, które robiłem. Potem mam wysezonowany mam grab. No i mam też jeszcze pelet z tamtego roku, bo też miałem kupiony na zapas po 600 zł. Masakra, 600 zł, a dzisiaj 2,5. 4,5 razy podniesiona cena. Boże, do czego to doszło? Do czego to doszło? Oni podają jakąś śmieszną 17-18% inflacji. 17-18% inflacji to było rok temu. Teraz to jest 100%. Wszystko idzie o raz w górę. Co najmniej 100%. 200 i 300. Więc teraz biorę się za zwożenie dalej drewna. A potem zobaczymy, jak ta mokra brzoza będzie się palić w naszym piecu na eko groszek. Robimy test. Tak się rozpalam to kartonem i korą brzozową. Tak, to jest kora z tej mokrej, właściwie skórka z tej mokrej brzozy. Ona może służyć jako stopa. Proszę zobaczyć sobie do torby. Trochę pozdzierałem. Zobaczcie, jaka to jest darmowa rozpałka. No i teraz patrzymy, jak się pali mokra brzoza. Od razu uprzedzam, niech hejterzy mi tu nie piszą, że palę mokrym drewnem, bo ja nie palę. Robię to tylko dla testu, po to, aby pokazać ludziom, którzy muszą kupić mokre drzewo, bo nie byli przygotowani na to, że nie będzie węgla i tak dalej, jakie drewno wybrać, aby potem jakkolwiek napalić w piecu. Wiadomo, teraz jeszcze będą słoneczne dni, to może trochę drewno przesknie, ale ono już, choćby miesiąc był słoneczny, nie usknie jesienią. Dołożymy jeszcze trochę, o, zobaczcie, jak się ta kora pali. Proszę, zobaczcie. Przypominam, zapalam tu mokrą brzozę. Wiadomo, że o, trzeba mieć chyba jakąś suchą rozpałkę. A i co najważniejsze, zapalamy od góry. Zapalamy od góry, widzicie, wszystko bez montażu, jak to się pali.
dołożymy kawałek drewka. Przypominam, podpalam mokrą brzozę. Mokrą brzozę. O. Zobaczymy. Widzicie? Tak się kora zajęła. Dobra, trochę zapniemy, bo się trochę nam tu dymi. Niech się trochę rozpali. Za chwilę znowu włączę. Widzicie, się rozpala. No zobaczmy, jak to się tam pali. W miarę się rozpaliło. O. Mokra brzoza, zapalona od góry. W miarę to jakoś idzie, słychać, jak woda paruje z tego drewna. No ale się pali, idzie osiągnąć temperaturę. Nie wiem, jak to jest potem przy dłuższym paleniu. Czy się kocioł grzewczy nie zepsuje, czy komin się nie zepsuje. Ale tak, wyczytałem, to właśnie brzoza mokra też będzie się palić. No niektórzy nie mają wyjścia, muszą czymś palić. Na składach teraz przeważnie jest mokre drewno, niesezonowane, które no niestety, tak jak brzoże, trzeba jeden rok sezonować, dąb 2 lata sezonować, grab 2 lata sezonować, buk 2 lata sezonować. Także ci, co do tej pory palili jako groszkiem, peletem, to oni nie, no nie byli w stanie naszykać sobie drewna, bo nie myśleli, że rząd tak załatwi ich, że musieli palić drewnem, bo nie będzie stać na pelet czy jako groszek. Przecież sam paliłem w tamtym roku peletem, a w tym roku kombinuję. Tylko że byłem dość przewidujący i wiedziałem, że tak będzie, i drewno grabowe i drewno jednobrzozowe sobie naszykowałem w tamtym roku. Do tego mam brykiety suche, do tego mam jawora dość suchego, także jakoś tam się nie boję opieć, że coś się z nim stanie, coś, bo u mnie przy tym suchszym drewnie już takiego syczenia tej wody, jak przy tej mokrej tu brzozie, nie słychać. No ale to właśnie robię tu teraz te doświadczenia, żeby pokazać, że da się napalić brzozą. Oczywiście jest to na pewno szkodliwe dla pieca, jest to na pewno szkodliwe dla komina, ale ciepło się wytwarza. Dym leci, co tam mówić dużo. No na pewno trzeba mieć, żeby to rozpalić, dobrą suchą rozpałkę. Ja to rozpaliłem od góry i używałem dmuchawy, bo bez dmuchawy nie chciało załapać. A zapalałem właśnie korą brzozy. Bardzo dobra rozpałka, ale rozpałkę też trzeba mieć, drewno suche jakieś tam. No można kupić w markecie takie drobne drewno. No, tak jak widzimy, pali się. No kto nie ma wyjścia, no to może kupić brzozę, tylko jak będzie w grubszych kawałkach, to porąbać na drobniejsze i suszyć. Jeszcze korzystać z tych teraz cieplejszych dni jesieni, suszyć w kotłowni, gdzie się da, żeby nie palić takim mokrym, bo mówię, na pewno to jest to szkodliwe. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Proszę o łapkę w górę i subskrypcję.